sponsorem programu jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza sponsor Amerigas Polska. Właśnie skończyliśmy kręcić jeden z odcinków magazynu łowieckiego Dashboard, a w związku z tym, że jesteśmy głodni, piękny dzień przed nami, piękne słoneczko jeszcze na niebie, chciałem zaprosić Was na fast food. Fast food każdemu kojarzy się z tym, że jest to niezdrowe, niesmaczne żarcie, a ja Wam udowodnię, że fast food jest naprawdę fantastyczny i smaczny, bo mój fast food to jest mięso, które szybko po prostu ucieka. Dobra, dość gadania, trzeba zająć się gotowaniem. Całkiem nowa rola dram. Widzicie, zabieramy zawsze ze sobą taką małą skrzyneczkę, gdzie mamy różnego rodzaju dobre rzeczy. Dostałem od chłopaków piękny fartuszek, żebym się nie pobrudził, bo oni tam głodni stoją za kamerami i czekają, co dzisiaj zrobimy do jedzenia. Z reguły to jest jakaś kiełbasa z dzika, jakiś kawałeczek sarny albo czegoś. A co będzie dzisiaj? No już Wam zaraz pokazuję, co jest tematem dzisiejszego odcinka. Dwa noże, bo one będą niezbędne. W związku z tym, że ciągle mowa o fast foodzie, a niedawno skończył się sezon polowań na sarny, to pozwoliłem sobie zostawić pewien element sarny, jest to udziec sarny, z którego dzisiaj postaram się zrobić jakiś fast food. Może hamburgera? Co o tym sądzicie? Udziec sarny. Był zamrożony, przemrożony, a więc go pięknie rozmroziłem. Niestety ma pełno jeszcze tutaj rzeczy do obczyszczenia. Trzeba będzie z niego zdjąć te powłoki, które są na wierzchu, te wszystkie właśnie takie niepotrzebne rzeczy. Ładnie go obczyścić, wykroić kawałki mięsa, posiekać je i zrobimy z tego hamburgera. Mogą z udźca być oczywiście jakieś steki, jakieś inne rzeczy, można go usmażyć na patelni, a ja postanowiłem zrobić małego hamburgera. No i bierzemy się do oczyszczania mięsa, bo od czegoś trzeba zacząć. Z mięsa trzeba zdjąć wszystkie błony. Ja będę potrzebował kawałek tego udźca po to, żeby posiekać go na eleganckie, drobne kawałeczki i zrobić z tego mielonkę. Nie mamy w lesie maszynki do mielenia, więc no, trzeba sobie radzić tylko i wyłącznie nożem. Jak widzicie, to obieranie z tego mięsa idzie mi opornie, bo jest strasznie zimno i trochę zgrabiałe paluszki. My to mięsko będziemy siekali nożem, ale oczywiście w domu, jak będziecie to robili, możecie użyć maszynki. Chłopaki tutaj z ekipy kręcą się koło mnie non-stop i patrzą, co ja robię. Niestety to musi troszkę potrwać, są to warunki polowe. Oczywiście w domku dużo łatwiej jest to wszystko zrobić. Jeszcze chwila, jeszcze troszeczkę tych błon, bo czym lepiej to obczyścimy, tym łatwiej będzie nam się siekało. Mięsko później będzie bardzo delikatne. Oczyszczanie mięsa praktycznie doszło do końca, więc mam już je tak oczyszczone, że będę mógł je spokojnie posiekać. Bierzemy po prostu taki nóż, bo generalnie jakiś nóż, który mamy. Tniemy najpierw mięso w drobne kawałeczki, a później będziemy je siekać. Więc znowu mi to troszeczkę zajmie. To mięso kroimy w drobne kawałeczki, nie dlatego, że nam się tak po prostu chce, tylko po prostu tutaj nie mamy prądu, nie mamy maszynki do mielenia, więc muszę je pociąć w drobne kawałeczki, później jeszcze posiekać po to, żeby ono miało chociaż konsystencję zbliżoną do mięsa mielonego, chociaż wcale tego nie wymagamy.
to mięso, wyobraźcie sobie, w ogóle go nie badamy. A wiecie dlaczego? Dlatego, że sarna nie wymaga badania. Jedyne mięso z dziczyzny, które wymaga badania, jest to mięso z dzika, gdyż badamy je na obecność włośnia. Natomiast sarna jest to najdelikatniejsze, najlepsze i najsmaczniejsze mięso. Sarna jest bardzo wybredna. Sarna je kombinację kilkunastu różnych ziół, traw i tak naprawdę jej cały jadłospis wpływa na to, jak później ta sarenka smakuje nam. Jakie dodatki używać do takiego mięsa? No, wszystkie dodatki, które są naturalne, a więc zioła, a więc czosnek, rozmaryn obowiązkowo, może być troszeczkę czombru, gałki muszkatałowej, delikatnie z tą gałką, tak żeby ta gałka była tylko na smaczek. Mięsa wyszło bardzo dużo, więc tak naprawdę może zrobimy nawet dwa kotlety, bo jest go olbrzymia ilość. Troszeczkę może przesadziłem, nie sądziłem, że... No to brak doświadczenia po prostu. Wychodzi, że z takiej ilości można zrobić dwa kotleciki. Zaraz tutaj odstawię je na bok, żeby ono sobie tak delikatnie odpoczęło. Dobra, teraz muszę zapytać moich operatorów. Chłopaki, robimy jeden kotlet czy dwa kotlety? Robimy cztery. Nie no, czterech nie zabrałem, ale dwa hamburgery zrobimy. A więc dzielimy mięsko. Jedna jest troszkę mniejsza bułka, więc będzie troszkę mniejszy burger. A drugi będzie ciutkę większy. Ale jeszcze zanim je odstawimy, słuchajcie, weźmiemy kawałek rozmarynu i wrzucić na to mięsko, tak żeby rozmaryn i zioła już zaczęły przechodzić delikatnie smakiem, bo to mięso w ogóle nie wymaga marynowania. Często słyszeliśmy od naszych kolegów, że oni muszą mocno zamarynować, a z kolei inni mówili, że no, marynowanie mięsa z dzika, dziczyzny generalnie, czy z sarny, to jest jego marnowanie. Mięso już jest przygotowane do tego, aby je za chwileczkę usmażyć. Muszę je odstawić na bok, niech ono sobie odetchnie. W międzyczasie, kiedy odstawiłem mięsko na bok, przygotowałem sobie stanowisko do robienia sosu. Przelałem wodą deskę, żeby ją oczyścić, żeby nie było kawałków mięsa. No i z czego zrobimy sos? A więc użyjemy do tego ogórków kiszonych własnej produkcji. Żeby was nie zmyliło, że to jest jakiś kupny, no to jest to słoik, który kiedyś był z czymś, a teraz tam ogóreczki. Mamy tutaj grzybki. Grzybki to są rydze marynowane. No i jedną z niewielu rzeczy, które musiałem kupić w sklepie, bo sam nie jestem w stanie tego zrobić, to są kapary. Kapary używam dlatego, że nie będę musiał użyć do tego sosu praktycznie w ogóle soli. Dlatego, że kapary są w sobie bardzo słone, a dodatkowo dają taką wyrazistość, taki bardzo fajny smak. Dodam odrobinę czosnku, pietruszkę, troszkę koperku i to będzie nasz sosik. Mam nadzieję, że będzie wam smakował. Mówię oczywiście do moich operatorów, a jeżeli wy byście chcieli tego spróbować, to musicie zrobić to sobie sami. Zacznę może od ogórków. Ok. A więc ogórasek. O kurczę, to naprawdę mały słoiczek, więc dwa ogórki powinny wystarczyć. Do tego sosu nie będzie zbyt dużo. A więc siekamy tutaj naprawdę drobno. Skórka dobrze, jak jest nie za twarda. Jeżeli jest twarda skórka, to bierzcie ogórki, bo twarda skórka nie jest zbyt smaczna. Siekamy tego ogórasa, siekamy, dobra. Bierzemy miseczkę. Kwasek nie jest nam potrzebny. Dobra, możemy go tak lekko odsączyć. I wrzucamy, proszę bardzo, do tej miseczki. Już mamy pierwszą rzecz posiekaną. Teraz bierzemy grzybki. O, rydzyk. Już je tutaj siekamy elegancko. O, też je siekamy. Dobra, grzybki są, ogóreczek jest. Słuchajcie, już mamy dorzucone grzybki. I zostaje jeszcze jeden dodatek, w sumie dwa. A więc zaraz będę to robił. Tak, odstawiam to na bok. Biorę teraz garść kaparów.
Też musimy odlać troszeczkę. Tak, wyrzucamy kapary tutaj na deskę i też je siekam. Nie zostawiam ich w całości, tylko właśnie siekam po to, aby one wydobyły z siebie cały ten smak. Oczywiście można dorzucić do tego sosu na koniec całe kapary, jeżeli ktoś z Was sobie tego życzy. Zobaczcie. Dobra. Tutaj dorzucam te kapary. Tak, elegancja. I teraz do tego sosu możemy użyć jeszcze jednego ząbka czosnku. Możemy, nie musimy. Czosnek jest bardzo wyrazisty w smaku i bardzo mocno pasuje do dziczyzny. Będzie się naprawdę dobrze nadawał. Dobra, gnieciemy czosnek. Siekamy go naprawdę drobniutko. Nie trzeba go zbyt dużo. Taki jeden ząbeczek, który będzie posiekany drobniutko, jest, będzie naprawdę dobrym dodatkiem do tego. Zrobi to, że ten sos będzie jeszcze bardziej wyrazisty, bardziej ostry. Nie robimy zbyt dużo tego sosu tutaj w tych warunkach. Pikantny, ostry. Dobra, odrobina tego czosnku. No i teraz to jest baza do tego. No niestety majonezu sam nie ukręcę w lesie, więc pozwólcie, że skorzystam z majonezu, który gdzieś tam kupiliśmy po drodze w sklepie. Taka solidna, no powiedzmy 2,5 łyżki majonezu. I żeby ten majonez nie był sam, dodamy do niego odrobinę jogurtu naturalnego. No i to wszystko elegancko, proszę Państwa, drodzy mili, mieszamy. I ten sos, jak widzicie, jest taki gęsty. Tego może być, nie musi być dużo, ale chodzi o to, żeby to też jeszcze weszło nam jako taki smaczek. O, żeby to wydobyło swój smak. O, słuchajcie, nawet można to podać w takiej miseczce, jakbyśmy robili steki. To jest to fantastyczny dodatek, smakujący działką, lasem, wszystkim po trochę. Sos już jest gotowy. Zaraz go zamkniemy, żeby nam się gdzieś tutaj przez przypadek nie wywrócił, nie spadł. Odstawiamy go na bok. I za chwileczkę bierzemy się za kolejny dodatek do naszego hamburgera. A więc jakieś warzywka. Dodamy odrobinę słodyczy, a więc gruszka. Polska gruszka, klaps. Coś, co naprawdę mamy fantastycznego. Udało się ją przechować z jesiennych zbiorów. Pachnie doskonale. I taką gruszkę właśnie zrobimy jako dodatek do naszego hamburgera. Ale ta gruszka nie będzie na surowo, tylko tą gruszkę zrobimy usmażoną lekko na patelni. Obierzemy ją ze skórki, pokroimy ją w plasterki po to, aby taki właśnie dodatek elegancki znalazł się w naszym hamburgerze. Dobra, połówka gruszki mi wystarczy. Mam ją przygotowaną. Taką gruszkę będę musiał obsmażyć na patelni, ale to właśnie przed samym końcem, gdzie będziemy już przygotowywali to nasze mięsko. Wrzucimy ją na patelnię i delikatnie spróbujemy tak, żeby ona się troszkę skarmelizowała, żeby zrobiła się, żeby puściła ten sok, żeby ta słodycz z niej wypłynęła. Naszego hamburgera możemy dodać kilka plasterków zwykłego ogórka, chociaż niektórzy mogą mi zarzucić, że użyłem ogórków kiszonych, a teraz dodam świeżych i to już będzie w ogóle pomieszanie z poplątaniem. Ale takie kilka plasterków naprawdę nikomu nie zaszkodzi. Mam tutaj kapustę pekińską. Taką kapustę pekińską jako dodatek do takiego hamburgera, chociaż ona nie jest dzika. Jak najbardziej będzie też się nadawała, też spokojnie możemy jej użyć, możemy ją położyć, taki kawałek tej kapusty pekińskiej do środka, natomiast możemy też ją pociąć w jakieś tam kawałeczki. Ja dodam ją w takich całych kawałach, więc tutaj jak najbardziej to będzie pasowało. I to chyba mamy już praktycznie wszystko. A właśnie,
Jeszcze mamy nasze grzybki, które będziemy musieli przysmażać. Jeszcze wezmę sobie, przygotuję chlebek, przekroję go na pół. Duży hamburger. Bardzo duży. O, taki chleb. Ognisko już jest ładnie rozpalone. Patelnię trzeba wstawić, żeby nam się zaczęła rozgrzewać. Rzucimy odrobinę tego smalczyku. Czy on się topi? Tak. Zobaczcie, jak się ładnie roztapia i to wszystko na ognisku, ale musimy poczekać, żeby naprawdę była wysoka temperatura, żeby ten smalec się elegancko podgrzał i na niego na początek wrzucę kurki po to, żeby one się tylko delikatnie tutaj nam zblanszowały, takie, żeby one tylko oddały ten swój właśnie sok i po to, żeby one elegancko tutaj smakowały i pachniały. O, zobaczcie, już skwierczy, jak tylko wrzucam, a więc patelnia jest gotowa do tego, żeby przyjąć te kureczki. A więc te grzybki już tutaj się pięknie smażą. Chodzi o to, aby grzyby oddały tą wodę w sobie, tym bardziej, że one były mrożone. Świeże grzyby to naprawdę wymagają kilku minut, 2-3 minutki. One są idealne, są smaczne, wtedy są takie chrupkie. Słuchajcie, grzyby już dochodzą, ale żeby grzyby nie czuły się samotne, to wrzucę tam kawałki gruszki. Gruszka z grzybami też będzie się czuła dobrze. Zacznie puszczać swoją słodycz. Potrzebuję to, żeby przewrócić gruszkę na drugą stronę. Tak. Z patelni muszę zdjąć już grzybki, a jeszcze zostawić tam gruszkę. A więc grzybki lądują jako... Poczekajcie, bo dostałem dymem po oczach. No jest to jakieś takie delikatne utrudnienie. Smaży się ta gruszeczka, ale żeby gruszka nie czuła się samotna, to do tej gruszki doleję odrobinę nalewki. Po to, aby ona była jeszcze bardziej smakowita. A ta nalewka doda jeszcze takiego specjalnego aromatu. Takie przypalanie ognia to się nazywa fachowo flambirowanie. I właśnie to zrobiłem. Mimo, że nie jestem prawdziwym kucharzem, to jednak mi się udało. Tak, zobaczcie, jak gruszeczka już wygląda smakowicie. I za chwileczkę będziemy gotowali się do tego, aby wrzucać na patelnię nasze hamburgery. No i chlebek na ogień. Dobra. Tutaj przełożę. I teraz przygotowujemy się do smażenia mięska. Dajemy taką właściwą porcję smalcu gęsiego po to, żeby on się elegancko rozgrzał. On jest tutaj dodatkowo z przyprawami. Przyprawą jest tutaj odrobina cząberku, troszeczkę majeranku, więc to też nadaje swoisty smak. Tłuszcz nam się porządnie rozgrzewa. Ja sobie muszę tutaj poradzić tak, żeby to mięsko elegancko przerzucić na raz, dwa, trzy na patelnię. I pierwszy hamburger ląduje na patelni. Jeżeli dobrze pamiętacie, ja tego mięsa w ogóle nie soliłem, w ogóle nie pieprzyłem, a to mięso jest naprawdę gotowe nawet na surowo do zjedzenia. Takiego hamburgera w lesie, w takich warunkach robimy pierwszy raz. Ta temperatura może jest zbyt wysoka, więc musimy troszeczkę na bok odstawić. Kotlet, który smażę, niestety troszkę rozbił mi się na kawałki, a to dlatego, że chciałem, żeby kawałki mięsa, które są w środku, zostały jak najgrubsze i nie posiekałem go no tak bardzo drobno, jak to jest w hamburgerze, bo chciałem, żeby było czuć to mięso. Natomiast bułkę, którą będziemy faszerować tym mięsem, jest tak duża, że nawet te kawałeczki tego mięsa, które są tutaj, zapakowane do niej,
to i tak będą smakowały jak najwspanialszy hamburger. Zobaczcie, to mięso już tak naprawdę dochodzi, doszło. I teraz bardzo ważna rzecz. Ja je odstawię kawałeczek na bok, bo muszę przygotować chlebek, do którego zapakuję to wspaniałe mięsko. A więc teraz bierzemy chlebuś, który najpierw wyląduje stroną zewnętrzną na ogniu, po to, aby się raz, dwa, trzy przypiec. Chlebek nam się elegancko podgrzewa. Nie ma potrzeby, żeby on się długo tutaj przypiekał. Zabieram patelnię, zabieram wszystko. Sól, pieprz, które mi są niezbędne do tego, żeby przygotować już gotowego hamburgera. A więc gorący chlebek. Na ten gorący chlebek układamy sałatę, kapustę. Bierzemy nasz sos. Odrobinę tego sosu na spód. Dobra, teraz bardzo ważna rzecz, bo będziemy musieli wyłożyć nasze mięsko, czyli w ten sos. Teraz wkładamy nasze gotowe mięsko i musicie pamiętać, że ono nadal nie było ani solone, ani pieprzone, ani nie było tutaj żadnych innych dodatków oprócz rozmarynu. I dopiero w tym momencie, kiedy mamy już to mięso ściągnięte do tej naszej bułeczki, bierzemy odrobinę soli, ale naprawdę niedużo, ze względu na to, że sos, który użyliśmy do naszego hamburgera, naszego wild burgera, jest bardzo słony. Dodajemy pieprzu i teraz wrzucamy do tego wspaniałą gruszeczkę, bo ta gruszka nada takiego słodkiego, fajnego aromatu, a zarazem smaku takiego dzikiego. Do tego dorzucimy kilka kurek, które spowodują, że ta potrawa naprawdę będzie jak prosto z lasu. Wrzucimy do tego kilka plasterków prawdziwego ogórka. I na koniec jeszcze odrobina naszego dzikiego sosu, który ma spowodować, że wszystko będzie smakowało niesamowicie dobrze. I co na koniec? I na koniec przyciskamy to czapeczką. I to jest właśnie nasz prawdziwy dziki burger. Wild burger. Fast food. Fast food, czyli slow food. Tak naprawdę już nie mogę się doczekać, żeby go zjeść. Ślinka wręcz mi cieknie. A więc to jest nasz dziki burger. Nasz pomysł na dzikiego burgera. Oczywiście został nam jeszcze jeden do zrobienia, ale w związku z tym, że nasza ekipa już jest tak bardzo głodna, to nie będę już drugiego robił przed kamerami. Na pewno go zrobimy i za chwileczkę schrupiemy. Więc już mogę powiedzieć, jedzcie dziko, jedzcie dziczyznę. Smacznego i dasz bur. Do ataku, chłopaki! Jedzcie dziko.